Cześć, witam was po moim kanale SEO Koszulowca. W dzisiejszym odcinku mam tutaj takie małe zmiany królików, aczkolwiek są tutaj kanarki samce są oddzielone. Samce są oddzielone, bo mi wujek powiedział, żeby oddzieliła je. Będą wtedy tęsknić za sobą i tak po 3 tygodniach je wpuścić, to będą szybciej młode. Oddzieliły je tu. Już są prawie tydzień. Te są tutaj same. Już tutaj. I tutaj. Karmię sobie tutaj jeszcze kurę. Kurę nakarmię, kanarki, przepiórki, zaczniemy do przepiórek. Słuchajcie. Co tu przepiórek, jajka są, jest jedno jajko. A już dzisiaj jest trzecie. Trzecie jajko dzisiaj. Muszę schować te jajka. Jak tu mam, raz, dwa, trzy. 4, 5, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 jajek jest. Ale ten gołąbek po prostu. Patrzcie, ile on tego marnuje. Katastrofa. Strasznie dużo tego wyrzuci. Tutaj jest słoma. Bo sprzątałem młodym przepiórką. Tutaj są takie klocki, bo mi uciekają. A znowu wody nie mają. No, wczoraj dostały pełne poidło. Ajajaj. Nie musiał im znowu nalać. I wylały to. Co za. Świecimy światło. Jest tu 4, 8, 11 jest. Jestem tutaj taki, no. Nie jestem zadowolony z tego wyniku, co do ile kur, ile kogutów. Jest właśnie kogut. O kurde. I uciekł. Jest 8 chyba kogutów. Albo 9, 2 albo 3 kurki. No nie, jest fajnie. Nie jestem zadowolony. Nie będę was oszukiwał. Dobra, zaczynamy przepiórko mieć. Nic nie mają, prawie dostały cały ten taki kubek. Cały taki kubek dostały. O, widzę, że tutaj kura ma taki plastik przewrócony. Pojemnik, bo dostała wczoraj rozmoczoną śrutę. Nie zarwa to do. Siatkę też będę musiał wymienić. Katastrofa, ta siatka jest wszystko takie tu. Plastikowe siatki to jest dziadostwo. Ta jest dobra, ta jest w miarę już dobra, tylko to jest jakieś miękkie jak papier. Jak papier to miękkie, to jest dziadostwo. Wodę mają. Kura ma tam jeszcze jedzenie, to nie będę dawał. Mamy tym tu.
marynarką. Wodę będą musiał jeszcze tam wymienić. To Marku, będzie trzeba wodę wymienić. Wyciągnę wodę od samiczki. Muszę to przymknąć trochę. Tu jeszcze mam wodę, wczoraj to obleję, jest czysta. Aj, po co ja tutaj zamknę? Trochę za wysoko, żeby było na tym samym poziomie. Tu jeszcze kołąbek, tam ma wodę, widzę. Chciałem tutaj jak narką jeszcze sam co zmienimy. Ale tu syfu ma. Powrzucała tej syfu, to katastrofa. Jeszcze sam co wymienimy. Mam świeżą wodę. Jedzenie dosypiemy. Opukać tylko trochę. Przepraszam was, na chwilkę nie będziecie widzieć. O tak, może da. Ale to przemyję tu palcem. Gotowe. Nalejemy wody. No. Żarcie damy. Żarcie wysnę. Tyle wystarczy. Czy do tego nie wystarczy wszystko jedzenie? Kanapki są tutaj od niedzieli już w tych klatkach małych. I do tego mi chyba nie wystarczy tego jedzenia, bo to jest pusto. Oj, tam troszkę jeszcze.
Ja tam wodę dam tylko jeść zaraz tym młodym przepiórkom, a wodę to nie sam wymienię, bo to lepiej już tam dwoma rękami robić. To wiecie, jak to jedną ręką robić. Się źle robi po prostu. Mogę powiedzieć, bardzo źle. No jeśli tam idzie, dajcie takie małe pojemniki, to idzie. To wygląda. Dam tym jeść jeszcze tylko. Tutaj mam wymieszane tak trochę. To sobie do tego pojemnika. Psie pasza. Już powoli nie mam, już jej dużo się tutaj powoli kończy. Wysypię tam. Trochę tutaj to co przed chwilą dałem, to jest już tam pomieszane ze śrutą. Ze śrutą to z kukurydzy, pszenicy i soi trochę paszy nioska. No tak to wygląda. Pokażę, jak ją będę musiał znowu pomieszać, a to już jutro. Patrzcie, jak ja zajadają. Które to są kurki? A tu jest kurka jedna, tutaj kogut. To właśnie nie wiem, a to chyba kogut jest. Przymierzam się wam do nagrania odcinka, jak sprawdzać płeć u przepiórek. Taki poradnik. No i to tak. Także to będzie na tyle, że mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górze i do następnego odcinka. Cześć.